Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj na chwilę zostawimy takie ciężkie tematy, jako że jest Dzień Dziecka. Nagrywamy program Dzień Dziecka i mam nadzieję, że jeszcze w Dzień Dziecka się uda to nagranie wyemitować. Tu już, że tak powiem, wszystko od sprawności technicznych zależy. Dzisiaj właśnie, jako że Dzień Dziecka, to tutaj jesteśmy na łączach z przedszkolem aniołów, stróżów, które mieści się w Siemianowicach Śląskich, przedszkolem katolickim. No i o tym trochę porozmawiamy, a moimi Państwa gośćmi jest pani Zofia Szydłowska i pani doktor Anna Mandrela. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Jeszcze przez chwilę jest tutaj z nami wnuk pani Zosi Miłosz. Ale już go teraz jego mama zabiera, żeby nam nie przeszkadzał, ponieważ może by trochę przeszkadzał. Bardzo serdecznie witamy. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. No tak, można powiedzieć w naturalnym środowisku, jeśli chodzi o temat dzisiejszej rozmowy, panie są właśnie już tutaj troszkę posypałem swój własny plan, bo powiedziałem od razu co, gdzie i jak, więc pierwsze pytanie będzie krótsze niż zazwyczaj, więc w ogóle skąd taki pomysł na to, żeby takie przedszkole właśnie aniołów, stróżów prowadzić i czym się ono, powiedzmy, różni od takiego przeciętnego przedszkola, które prawdopodobnie każdy z nas mniej więcej zna? Dzień dobry. Dlaczego takie przedszkole? Dlatego, że chciałam przekazywać najmłodszym wartości katolickie, wiarę katolicką, ponieważ zauważyłam, że nie dzieje się dobrze w tej dziedzinie, że tak powiem, w naszej wierze. Dlatego postanowiłam, że nie będzie to przedszkole świeckie, tylko katolickie. Dlatego mi na tym zależało. I czym to przedszkole się tak różni od... Na czym polega ta katolickość przedszkola? Bo myślę, że nie wszyscy to pojęcie rozumieją lub rozumieją je w sposób, powiedzmy, koślawy. U nas jest na pewno, różnimy się, staram się wszystkie święta katolickie realizować, przedstawiać dzieciom. Na przykład ostatnio mieliśmy Drogę Krzyżową. Myślę, że nie wiem, jeżeli gdzieś była w Polsce, to bardzo proszę o maile, czy gdzieś była taka Droga Krzyżowa. Właściwie bardzo dobrze przygotowana tu też przez panią Anię, która nas tu wspomaga w stowarzyszeniu. Na przykład Droga Krzyżowa na zewnątrz, palemki robimy, tak, to jest co roku. Robimy palmy wielkanocne, potem ten cały tydzień przed świętami wielkanocnymi przygotowujemy koszyczek wielkanocny, gdzie ten koszyczek jest uzupełniany w sposób tradycyjny, nawet pisanki, jak przygotowujemy, to w sposób naturalny, czyli barwimy, pokazujemy dzieciom, że można barwić w sposób naturalny, tak jak kiedyś. Na przykład jasełka tak samo co roku odbywamy, potem jest takie kolędowanie wielopokoleniowe, też staram się, żeby wtedy dziadkowie też byli na tych jasełkach przy okazji święta dziadków, babć. Także wszystkie takie, święty Mikołaj, przychodzi biskup, czyli ksiądz przebrany lub jakiś rodzic, ale zazwyczaj ksiądz w biskupa świętego Mikołaja. Także absolutnie staram się, żeby nie było żadnych takich właśnie naleciałości świeckich. Ja może dodam, że właśnie przy przedszkolu działa stowarzyszenie,
Ja tutaj się staram, o ile mogę wspomagać i plany są dosyć duże. Chodzi o to, żeby nie tylko było to tutaj przedszkole, ale żeby również mogły odbywać się zajęcia dodatkowe. Już kiedyś tutaj się odbywały zajęcia krucjaty eucharystycznej z bratem Maksymilianem dla środowiska tradycji katolickiej. Też będzie możliwość otwarcia kolejnych sal. Wkrótce też będzie wykład, więc też chcemy różne wykłady, prelekcje. Już tutaj kilka wykładów takich spotkań miało miejsce, więc myślę, że jest to bardzo rozwojowe miejsce, ponieważ do tej pory wiele takich inicjatyw, jeśli miało miejsce, to w Warszawie, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu, a tutaj na Śląsku przede wszystkim, mimo to, że mamy cudownych ludzi, to brakuje miejsc, w których mogliby się spotykać. Stąd też problem, ponieważ samo to przedszkole znajduje się przy parafii, która podupada, więc tutaj pani Zofia ma możliwość, żeby z tych sal korzystać, nawet z kolejnych sal, które jednak no, wymagają gruntownego remontu. Stąd też tutaj, zwłaszcza dzisiaj, prośba o wsparcie. A jeszcze właśnie, jeśli mówimy o tych dniach, to ostatnio mieliśmy takie przemyślenia, że jest w przedszkolach, nawet katolickich, jeśli patrzymy na profile internetowe, obchodzony Dzień Wody, Dzień Gofra i takie różne cudawianki. No właściwie ten sam Dzień Dziecka to też nie jest katolicka tradycja, tylko świecka, ale już się tak przyjął, że nie ma w tym nic złego, że tutaj również w przedszkolu było to jakoś zaznaczone, ale na przykład w wielu przedszkolach pojawia się Halloween. Tutaj pani Zofia tego dnia robi bal aniołków i świętych, potem oczywiście wspominany jest wszystkich świętych, dzień zaduszny, no a nie tak jak w innych przedszkolach, gdzie jednak te tradycje zanikają i wchodzą tradycje całkowicie nam obce. Dokładnie. Tak, to jest bardzo ważna rzecz. Właśnie miałem przejść do tych kwestii jakby można powiedzieć materialnych, bo prowadzenie przedszkola, w ogóle utrzymanie tego, te wszystkie wymogi, to jest myślę dla wielu osób, które nas oglądają, no to jest przedsięwzięcie, można powiedzieć, z kosmosu i wymagające no, sporych nakładów. Jak to do tej pory udało się rozwiązywać i jakie teraz wyzwania przed tym przedszkolem stoją właśnie od tej strony. Ja tylko powiem, że przez ten cały czas tutaj pani Zofia i jej rodzina, no to mniej więcej jest wkładane niż jest jakiś dochód, więc to jest no, projekt w dużej mierze ideowy, rodzinny. Prawda? Tak, tak. Jest to rodzinny taki projekt. Ja w ogóle to mam założone na działalność gospodarczą, więc poniekąd jestem niby przedsiębiorcą, ale mówię poniekąd, ponieważ no nie jest to jakiś ogromny dochód, no stop się tutaj dokłada, to jest jakby jedna z rzecz. Kolejna rzecz to... No te wymogi, które te trzeba spełnić, prawda? Wymogi są bardzo, bardzo wygórowane. Myślę zresztą, że no trzeba też je spełniać, tak? Niektóre. Żeby miała odbiór sanepidowski Straży Pożarnej Urzędu Miasta, to muszę naprawdę no dużo jeszcze włożyć pieniędzy, a wymogi są niektóre absurdalne, ale tutaj nie będę akurat je przytaczać, bo nie ma na to czasu, ale no nie dostanę odbioru kolejnej sali, jeżeli je nie spełnię. No tu chodzi głównie o wymiary okien, drzwi i tak, drzwi, i tak, tak dalej. Tak, nawet o centymetr, no wszystko musi być o centymetr. A niektóre na przykład kontrole jak miałam, to sanepidu kiedyś miałam taką panią, która powiedziała, że jakby to był odbiór, a chodziło o zepsutą, akurat w tym tygodniu, co był sanepid, zepsuła mi się... Może ktoś tam do pomocy? Zepsuła mi się w łazience jakieś tam, już nie pamiętam, ale to była nieważna taka rzecz, a ta pani powiedziała mi, że jakby to był odbiór, to by mi nie cofnęła odbiór cały. Gdzie ważniejsze jest dla mnie jakby inne aspekty odbioru, tak, czystość i tak dalej, a to była taka rzecz, która nie była istotna. Także to też od urzędnika poszczególnego zależy, jaki ma, nie wiem, humor, czy nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Ale wymogi naprawdę są wysokie, bo też mam znajome koleżanki, które mają przedszkola i jak z nimi rozmawiam, no to jest no bardzo dużo, dużo, dużo
nawet wynajmy i tak dalej, to ja nie płacę na przykład, dzięki Bogu i dzięki proboszczowi poprzedniemu i teraźniejszemu, to przynajmniej mam tyle, że nie płacę tego drugiego wynajmu. Także za to jestem też wdzięczna obu proboszczom. No to jest myślę częsty problem, z którym wiele osób, które prowadzi różną działalność, czy taką jak przedszkole, czy jakąś inną, czy nawet zwykłą gospodarczą, czy taką właśnie bardziej ideową, się spotyka, że wymogi urzędnicze, można powiedzieć, są z kosmosu. A ile teraz jest dzieci w przedszkolu? Ja w ogóle mam punkt przedszkolny. Kiedyś jak odbierałam 10 lat temu, to miałam tylko dwie salki i ja wtedy miałam na 10 dzieci z przedszkola i 10 dzieci z klubu dziecięcego, czyli te żłobkowe dzieci. I teraz mi bardzo było trudno w ogóle przez te odbiory powiększyć, jeżeli chodzi o o przedszkole, więc ja mam 30 miejsc w klubie dziecięcym, a 10 tylko w przedszkolu. Razem mam 40 miejsc, ale mam 20, nie wiem, 6 dzieci. Jest to też miejsce, przepraszam, jeszcze tylko tyle powiem, że przez te wszystkie lata zauważyłam, niechętnie rodzice oddają do katolickiego miejsca, a jeszcze przy parafii, a jeszcze może, bo się dzieci modlą i tak dalej, takie komentarze nieraz słyszę, więc tak jak naprawdę, jak czysto katolickie, albo nie wiem czy czysto, bo tam na pewno mam dużo jeszcze takich niedociągnięć, ale jak odstrasza niektórych rodziców, bo widzę komentarze na Facebooku na przykład, że fajne, no fajne miejsce, tylko że dzieci się modlą na przykład. I z tego powodu odsyłają na przykład do Świeckiego. A to jest no coś, co mnie bardzo ciekawi, bo to... No to chyba taki znak czasów, że niektórzy mówią, no bardzo dobre, ale katolickie, ale z drugiej strony myślę, że też są ludzie, którzy właśnie szukają takich katolickich, tylko do nich informacja nie dociera. Ja tutaj jeszcze dodam, że to było chyba jedno z nielicznych przedszkoli, które w czasach lockdownów i tej całej paniki najnormalniej działało, ponieważ pani Zofia nie chciała go zamykać ani wprowadzać żadnych takich ograniczeń. Jedynie na chwilę musiało być zamknięte, no, gdy już kwarantanna w pewnym momencie została narzucona, prawda? Jak to było? Ja nie miałam przez ten czas żadnej kwarantanny. Mhm. Raz coś było, że musiałam. Ale to całe państwo było wtedy. Nie? Ta pierwsza kwarantanna, nie, to nie była kwarantanna, lockdown, zamknięcie. Takie te pierwsze, co wszyscy musieli być tak, zamknięci. Tak, to tylko wtedy miałam i ja po tym czasie pierwsza w Siemianowicach otworzyłam, ponieważ do mnie zadzwonili z urzędu, czy otwieram. Ja mówię, że no nie wiem, jak pan prezydent, jeszcze publiczny żłobek był wstrzymany na 2 tygodnie bodajże. Ja mówię, no nie wiem, to może ja też za 2 tygodnie otworzę, ale no, tam kierowniczka powiedziała, to proszę podzwonić po rodzicach. Jak podzwoniłam po rodzicach, to 80% chciał od razu wrócić, więc ja otworzyłam, byłam pierwszym klubem i przedszkolem, który otworzył się po tym pierwszym lockdownie. I przez ten cały czas miałam otwarte, nie stosowałam, nie chcę tutaj mówić, tak, ale nie stosowaliśmy większych obostrzeń niż normalnie jakby do tego momentu, bo zawsze człowiek się stosuje, tak, myje się i tak dalej. Nie miałam tych obostrzeń, tak. Rodzice wchodzili, normalnie nie będę mówić, tak, bo nie chcę się tutaj w razie czego podłożyć. Krótko mówiąc, było normalnie. Jeszcze tylko powiem, że nie miałam ani jednego zachorowania na to, co jest modne teraz, nie? To znaczy, teraz już może nie jest modne, ale wiemy o co chodzi. Jakaś choroba modna, więc tutaj pani Zofia też na pewno będzie dzielnie działać pomimo wszystkiego, co czeka. Więc no myślę, że warto też wspierać takich polskich przedsiębiorców, tym bardziej, że widzimy, jakie idą no, trudne czasy i te wszystkie, raz z jednej strony restrykcje, potem ten no, przepisy różne. Tutaj te wszystkie restrykcje, jeśli chodzi o wymogi przedszkola, teraz no, inflacja, która też sprawia, że pani Zosia raczej stara się mieć taki w przystępnych cenach ceny dla rodziców, no a wszystkie koszta idą w górę, jeśli chodzi o prąd, o wyżywienie i tak dalej, prawda? Dokładnie.
No tak, więc cóż, no tutaj myślę, że nie będziemy przedłużać. Ja tylko się przyłączę do tego apelu o wsparcie. Tutaj mamy tą grafikę z danymi do wsparcia. Ja ją teraz Państwu pokażę. Oczywiście będzie też link w opisie, gdzie Państwo mogą wspomóc, przeczytać też, jeśli ktoś, powiedzmy, komuś lepiej się czyta o działalności przedszkola, więc teraz Państwo widzicie tutaj te wszystkie dane na ekranie. No i właśnie w Dzień Dziecka zachęcamy do tego, żeby no, wspierać takie miejsca, gdzie tutaj wspomagają właściwe wychowanie młodych Polaków, nawet tych najmłodszych, bo to właśnie wiek ten żłobkowy i przedszkolny, no tu akurat w Siemianowicach, ale myślę, że będzie to może inspiracja, dobry wzór do tego, żeby takie miejsca powstawały również gdzie indziej. No i myślę, że będziemy już się zbliżać do końca, chyba że Pani jeszcze by chciały coś dodać. Ja dziękuję. Ja tylko chcę podziękować wszystkim dotychczasowym darczyńcom, którzy wpłacili na zrzutkę i na konto stowarzyszenia za każdą złotówkę. Chcę też dodać, że się modlimy za wszystkich darczyńców. Tak, codziennie jest różaniec odmawiany tak. W intencji darczyńców. To też warto podkreślić. Także, że za to jestem wdzięczna i proszę także kolejne wpłaty, oczywiście każdy, kto chce. Lub może ktoś jakby chciał fizycznie pomóc, nie wiem, przyjść tutaj coś zrobić, to też zapraszam, bo można w różny sposób wspomóc nas. I myślę, że tym akcentem zakończymy. Jak powiedziałem, wszystkie tam linki będą w opisie. Tym razem kończąc, nie zachęcam, żeby wspierać kanał. Ten materiał oczywiście można tam łapkować, udostępniać i tak dalej, ale tym razem nie mówię, żeby wspierać kanał, ale żeby wspierać właśnie przedszkole. Moimi Państwa gośćmi były panie, przepraszam, Zofia Szydłowska i doktor Anna Mandrela. Dziękuję bardzo za rozmowę. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę i cóż, do zobaczenia w kolejnych programach na naszym kanale.